Ideą fundacji rodzinnej jest skupienie całego majątku rodzinnego w ramach jednego podmiotu, tak aby możliwe było jak najefektywniejsze zarządzanie tym majątkiem przy jednoczesnym zapewnieniu jego maksymalnej ochrony. Założycielem fundacji rodzinnej jest fundator, który zamiast podzielić majątek wśród swoich sukcesorów, wnosi jego składniki, np. udziały lub akcje w spółkach, nieruchomości, środki pieniężne czy dzieła sztuki do fundacji rodzinnej i w zamian za to nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu w postaci praw udziałowych. Fundator uzyskuje natomiast uprawnienie do regulowania zasad funkcjonowania fundacji, w tym do ustalenia kręgu jej beneficjentów, co do zasady członków rodziny, choć oczywiście niekoniecznie, którzy nabędą sprecyzowane prawa do udziału w zyskach fundacji oraz w jej majątku. Modelowa fundacja rodzinna ma zatem na celu zapewnienie bezpieczeństwa wnoszonego do niej majątku oraz stoi na straży wizji, strategii i wartości biznesu rodzinnego zbudowanego przez jej fundatora. Dlatego do podstawowych celów fundacji rodzinnej należy zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym oraz długoterminowego utrzymania go w rękach rodziny, ochrona majątku rodzinnego i efektywne jego zarządzanie, a także elastyczne uregulowanie zasad sukcesji, w tym zabezpieczenie przed niekontrolowaną sukcesją. Fundacja rodzinna może być utworzona zarówno za życia fundatora, jak i dopiero z chwilą jego śmierci. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z utworzeniem fundacji rodzinnej w testamencie. Aby utworzyć fundację rodzinną, konieczne jest łączne wykonanie czynności wskazanych w ustawie o fundacji rodzinnej. W pierwszej kolejności należy udać się do notariusza, aby w formie aktu notarialnego złożyć oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej. Następnie należy ustanowić statut fundacji. To jest kluczowy dokument, który reguluje zasady i sposób funkcjonowania fundacji rodzinnej, tryb podejmowania decyzji, a także zasady partycypowania w zyskach i majątku fundacji. To od prawidłowo ustalonej treści statutu zależeć będzie, czy fundacja rodzinna spełniać będzie swoje cele oraz z powodzeniem funkcjonować w ramach kolejnych pokoleń rodziny. Kolejnym krokiem jest dokonanie szeregu czynności, takich jak dokonanie spisu z majątku, ustanowienie organów fundacji czy też wyposażenie fundacji rodzinnej w majątek założycielski. Ostatnim etapem tworzenia fundacji rodzinnej jest wpis fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych. To z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną. Warto jednak podkreślić, że już od chwili złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej powstaje fundacja rodzinna w organizacji, która jeszcze przed wpisem do rejestru może wykonywać wszelkie czynności zmierzające do ochrony jej majątku, w tym nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, czy też pozywać i być pozywana.